Słuchaj, Sztuka to praca. Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej. Dzień dobry. Jestem Anna Matusewicz i chcę Was zaprosić do wysłuchania pierwszej rozmowy z cyklu Słuchaj, Sztuka to Praca. Z gośćmi i gościniami podcastu będziemy rozmawiać o ich drodze zawodowej, o procesie twórczym i o różnych aspektach pracy artystycznej z perspektywy zawodowej. Dzisiaj gościmy pisarkę i aktywistkę Sylwię Hutnik. Cześć Sylwia, dzięki, że jesteś z nami. Cześć, witam. Specjalnie wśród licznych Twoich zajęć wymieniłam w pierwszej kolejności pisanie, bo od tej strony Cię znam i też dałaś się poznać jako osoba publicznie wypowiadająca się na temat wartości dla Ciebie ważnych. Ale dzisiaj chciałabym porozmawiać nie tyle o Twoich książkach, ile o twórczości, Twoim pisaniu rozumianym jako zawód. Spróbujemy porozmawiać o tym, dla kogo tworzysz, o kulisach Twojej pracy, o zarabianiu, o promocji, wszystkich tych sprawach, które nieraz twórcy traktują jako taki dodatek do głównego zajęcia, czyli tworzenia. I zacznijmy może od tego, czym właściwie się zajmujesz? Od teraz już 12 lat zajmuję się pisaniem. Żyję z pisania i właściwie tak było niemal od początku, tuż po moim debiucie. W 2008 roku pierwsza powieść Kieszonkowy Atlas Kobiet i od razu sukces, ale związany również z tym, że zostałam bardzo szybko wciągnięta na rynek wydawniczy i pisarski, a to oznaczało więcej pracy właśnie w tym temacie. W tym czasie, kiedy debiutowałam, byłam już prezeską Fundacji Mama. Może nie zarabiałam na swojej pracy społecznej na tyle, żeby się utrzymać, ale to na pewno była moja praca, to znaczy taka pełnoetatowa, niezależnie od tego, na ile łączyła się z gratyfikacjami materialnymi. Oprócz tego pracowałam również w Fundacji Feminoteka i tam po prostu już byłam na umowę o pracę. Zajmowałam się takim projektem dotyczącym równości, wprowadzania elementów równości i dywersyfikacji w dużych firmach po to, żeby nieść światło genderu w różne obszary. I w momencie, w którym zadebiutowałam i zaczęłam zajmować się pisaniem już tak profesjonalnie, właściwie od samego początku to i była praca podzielona zarówno na pisanie felietonów, esejów, wstępów do książek albo recenzowania tych książek, na początku jeszcze nieśmiało, potem coraz bardziej, oraz na uczestniczenie w spotkaniach autorskich, debatach i dyskusjach, festiwalach literackich, ale też różnego rodzaju wydarzeniach związanych z moją działalnością społeczną. I właściwie od tamtego czasu, jakkolwiek miałam po drodze różne nowe wyzwania zawodowe, to stanowi trzon mojej pracy, również zarobkowej. Mamy więc szeroki zakres formatów ekspresji Twojej twórczości. Zastanawiam się, efektem czego była Twoja pierwsza książka? Czy to była Twoja świadoma decyzja, że chcesz pisać i chcesz pisać właśnie o tym? Czy to był bardziej impuls z zewnątrz? Myślę, że był to bardziej impuls, chociaż nie przeczę, że zawsze chciałam być pisarką, tworzyć i żyć sztuką, ale oczywiście raczej wydawało mi się, że to będą jakieś mrzonki, takie marzenia, które w neoliberalnym świecie zupełnie są nierealne, bo jakby warto marzyć, ale nic poza tym, więc raczej pomysł na pierwszą książkę, napisanie jej, ale również wydanie, w ogóle zgłoszenie się do wydawnictwa, raczej był impulsem z takiej kategorii spróbujmy spełnić swoje marzenia, zobaczmy, co się stanie, ale nie była to jakaś, nie wiem, kariera, która była wcześniej planowana czy, nie wiem, podtrzymywana przez profesjonalne agencje albo coś w tym stylu. Pierwsza książka i wielki sukces. Twój debiut zostaje dostrzeżony, dostaje ważną nagrodę. Jest to książka, o której pisano wtedy, że jest literaturą lewicowo-feministyczną, czy wręcz, i tu cytat, swego rodzaju rewolucją w polskim feminizmie.
Czyli już w momencie debiutu książka zostaje mocno sklasyfikowana w określony sposób, a ciebie jako autorkę wpisano w pewne ramy. I z perspektywy czasu, jak czujesz, czy to bardziej wtedy dało ci kopa tobie i twojej działalności, czy jednak było ograniczeniem? Ja od samego początku bardzo świadomie nazywałam siebie feministką i od samego początku również przy okazji wywiadów dotyczących mojej literatury mówiłam również o tym, czym zajmuję się społecznie, a zatem to nie jest tak, że ktoś wepchnął mnie w taką szufladkę. Wydawało mi się być może z perspektywy czasu naiwnie, że jeśli już na samym początku powiem, że jestem feministką, to nie będzie tych wszystkich nużących pytań o to, co to są prawa kobiet. Nie stało się tak. I to, powiedzmy, samoistne wepchnięcie się w pewnego rodzaju szufladkę dla mnie nie jest jakoś bardzo uwierające, choć jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób sięgnięcie po moją książkę jest czymś, czego nie chcą robić, a to wszystko ze względu na moje poglądy, ale takie jest ryzyko bycia osobą, która tych poglądów po prostu nie ukrywa. Dla mnie na równi ważne jest i pisanie, i działanie społeczne, więc nie sądzę, żebym jakoś była w stanie oddzielić te dwie czynności czy aktywności z mojego życia i tu zająć się tym, a za chwilę czymś innym. A w którym momencie poczułaś zawodowy status swojej twórczości, że to, co robisz, to jest praca i da się z tego żyć i że jesteś zawodową pisarką? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ mam poczucie, że ten stan zmienia się w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Tak jak mówiłam wcześniej, od samego początku udawało mi się żyć z pisania. Oczywiście to nie znaczy, że jest to jakiś bardzo wysoki status materialny, ale to słowo udawało się jest tutaj kluczowe. Mimo tego, że od wielu lat się tym zajmuję, znam ten rynek, wiem, jak on działa, potrafię utrzymać siebie, dom i rodzinę, to mam cały czas poczucie, że to leci na pstrym koniu i ostatnie czasy pandemiczne dokładnie pokazały, na czym polega problem prekaryzacji zawodów twórczych, to znaczy na ich tymczasowości opierającej się w dużej mierze na eventozach, czyli tym, co się dzieje może dwa razy, nie wiem, do roku. Zresztą podobny problem jest zarówno właśnie w twórczości, jak i w innych dziedzinach, którymi się zajmuję, to znaczy w działaniu organizacji pozarządowych, ale również coraz częściej w działaniu naukowym, gdzie grantoza i jakby projekty od do zżerają tak naprawdę możliwość jakiejkolwiek stabilizacji. A zatem mam poczucie czasem, że to jest wszystko takie chwilowe, tymczasowe, więc muszę z tego po prostu wycisnąć wszystko, co można, albo na co mam siłę. I nie było chyba takiego jakiegoś konkretnego zdarzenia czy czasu, w którym poczułam, że rzeczywiście to jest mój zawód rozumiany jako jakaś taka ścieżka, którą będę kroczyła już zawsze. Ja zawsze będę pisała, ponieważ od zawsze piszę i niezależnie od tego, czy jest to drukowane, czy nie, to ja sobie tam w swoim notesie coś bazgrzę i to w ogóle jakby jest poza jakąkolwiek kategorią rynkową, bo to jest po prostu, to nie tylko jest moja wolność i autoekspresja, ale to jestem po prostu ja. Bez pisania rozumianego jako czynność nie jestem w stanie żyć, tak samo jak bez czytania. Natomiast co innego sprawienie, że ta ulubiona czynność podtrzymująca życie jest elementem pracy zawodowej. Tutaj nie ma już raczej miejsca na spontaniczność, a jeżeli od spontaniczności impulsu się rozpoczęło, tak jak w moim przypadku, jeśli chodzi o debiut książkowy, to wszystko, co dzieje się wokół, wymaga bardzo dużego nakładu pracy i takich kompetencji, które w dużej mierze oparte są na przykład o kompetencje, nie wiem, osób z korporacji albo jakichś bardzo poważnych firm. Jednym słowem, jeśli ktoś naprawdę w Polsce chce żyć ze sztuki, ale również freelansu, to musi mieć takie cechy jak brak możliwości prokrastynowania albo ogarnianie w każdym razie tego swojego problemu, ogarnianie czasu, musi być bardzo ta osoba mocno zdyscyplinowana czasowo, bardzo zorganizowana. Bardzo często opiera się to również na umiejętności multitaskingu, czyli wykonywania wielu czynności w jednym momencie. No i wielu kompetencji społecznych. Myślę, że tutaj jak w każdej tego typu pracy dużo jakby zależy od tego, jakie te kompetencje społeczne posiadamy, czyli mówiąc językiem wprost, jak dogadujemy się z ludźmi, czy szanujemy tych ludzi, czy szanujemy terminy, to, że się umówiliśmy, albo inne takie relacje, czy jesteśmy po prostu, nie wiem, sympatyczni, po prostu ludzie chcą z nami pracować, jak dobrze wypadamy w mediach lub w wystąpieniach publicznych i wiele
wiele innych mało romantycznych, bym powiedziała, elementów naszej autoekspresji i życia w społeczeństwie. Czyli tak naprawdę twórca musi zarządzać taką firmą, wprawdzie jednoosobową, ale jednak firmą, i myśleć o swojej twórczości w kategorii oferty, usług czy produktu. I wspomniałaś o rzeczach, które moglibyśmy zapożyczyć ze świata korporacji. Dlatego chcę cię spytać o twoje cele zawodowe. Budowanie ścieżki rozwoju i ścieżki kariery w korporacjach i dużych firmach to taki standard. A czy ty planujesz swoje kolejne kroki w pracy i określasz, stawiasz sobie cele, które potem dążysz, do których potem dążysz i starasz się je osiągnąć? Tak, przy czym w moim przypadku to jest rzecz, która zmieniała się na przestrzeni wielu lat, i ja korzystałam również z coachingu, jakichś takich innych spotkań, warsztatów rozwojowych, wsparcia też mnie jako osoby, ale też wsparcia mnie jako działaczki społecznej, więc dużo myślałam i dużo jakby planowałam, ale też tak naprawdę to nie chodziło tylko o plany takie typowe właśnie coachingowe, co będziesz robiła za 5, 10, 15 lat. Chociaż to lubię i naprawdę jestem człowiek kalendarz, natomiast dotyczące tak naprawdę bardziej rozwoju własnego. Wiem, że to teraz brzmi obciachowo, bo coaching kojarzy się z jakąś totalną ściemą i psychologicznym bełkotem, ale ja myślę sobie o takim coachingu rozumianym jako wsparcie zawodowe i rozwojowe. I to jest dla mnie też bardzo ważna ścieżka. Korzystałam z niej, na pewnym etapie życia rzeczywiście mi poukładała wiele spraw i dobrze jest spotkać się z osobą, kimkolwiek ona będzie, to może być terapeutka, ale to może być też, nie wiem, poukładana życiowo psiapsi, która nam po prostu posłucha nas i powie, ej, wydaje mi się, że jakby ta ścieżka jest fajna, a ta nie. Albo starsza stażem, koleżanka czy kolega z dziedziny, którą się zajmujemy. Jednym słowem, ktoś, kto już przeszedł wiele rzeczy, kto może podzielić się swoim doświadczeniem, albo może być tą osobą z zewnątrz, która posłucha nas i jakby uporządkuje w pewien sposób nasze myśli. Dla mnie bardzo ważnym było to, żeby móc połączyć działanie społeczne z literackim. W pewnym momencie mojego życia poczułam, że dalsze prowadzenie fundacji, którą prowadziłam wspólnie z innymi osobami przez 11 lat, że to po prostu już nie ma sensu, że ja już nie jestem w stanie tego robić, znaczy jednocześnie rozwijać się zawodowo, literacko i społecznie. I musiałam podjąć bardzo trudny krok rozwiązania fundacji. To zbiegło się również jakby z zmianami w sumie podobnymi osób, które ze mną te fundacje prowadziły, więc jakoś nie było zgrzytów. I pogodzenia się z sytuacją, że teraz będę taką osobą współpracującą z różnymi organizacjami, włączającą się w konkretne projekty, a nie posiadającą czegoś własnego. Ale wiedziałam, że to będzie jakby jedyne rozwiązanie dla mnie do tego momentu. Podobnie było z kwestiami literackimi. Ja zwykle mam bardzo dużo planów, oczywiście one są tak zwanymi planami bieżączek, czyli w związku z tym, że pracuję w wielu tytułach prasowych, więc w zależności od tego, do kiedy muszę oddać tekst, na ile znaków i na jaki temat mniej więcej, no to mam to wszystko rozplanowane miesięcznie, bo inaczej nie ma żadnej możliwości, żeby wykonywać taką pracę. Oprócz tego wszystkie spotkania, wywiady muszę mieć też zaplanowane. Robię to sama, nie mam żadnej osoby, agentki, agenta, nikogo, więc wszystkie spotkania, nie wiem, biblioteka, domach kultury, festiwalach, wszystko ja ogarniam, więc muszę naprawdę jakby trzymać się planu. Oprócz tego mam od kilku lat własną działalność gospodarczą, więc ogarniam też faktury i całą resztę takich spraw jakby nudno formalnych, ale te plany w związku z tym muszą być w to wszystko wpisane i to nie brzmi jakoś mega romantycznie, ale dzięki temu, że wiem mniej więcej jakby co będę robiła za rok, za dwa i czym chciałam się zająć, albo w którą stronę bym chciała iść, no to też pozwala mi w jakiś sposób mieć kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje, bo kiedy jest się freelancerką i wpadają kolejne zlecenia, to bardzo łatwo można być takim chomikiem w kołowrotku, gdzie po prostu bierze się wszystko, bo przecież jakby nie ma możliwości, żeby sobie pozwolić na to, aby nie wziąć. Oczywiście część moich planów zrewidowała pandemia i ta niepewność, jak długo to jeszcze wszystko potrwa, rzeczywiście jakby zastopowała wiele moich jakichś nowych koncepcji, więc jak wiele innych osób też chciałabym powiedzieć, że byłam, ale nadal jestem taka
nie za bardzo jakby mogąca odnaleźć się w tej sytuacji, zwłaszcza dla mnie, osoby, która planuje, jest to bardzo trudne. Dla przykładu miałam w maju i czerwcu skorzystać ze stypendium wyszehradzkiego w Budapeszcie, które dostałam, tam pracować nad swoją nową powieścią. Nie będzie prawdopodobnie, znaczy być może w lipcu, ale też no nie wiadomo, bo wszystko jest zamknięte, w sensie granice i wszystkie aktywności tego typu, więc no już teraz muszę się zastanawiać, no dobrze, nie pojadę na to stypendium, no to jak będę pisała książkę, gdzie znajdę miejsce, żeby w spokoju nad nią pracować. No tak się zdarza, więc to jest rzeczywiście nieustanne pilnowanie się tych terminów, ale też terminów rozumianych jako takie dalekosiężne plany, dające też coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, no być może planowania swojej zawodowej ścieżki. Mm-hmm. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wenę twórczą, na natchnienie? W ogóle nie ma czegoś takiego jak wena twórcza. Ja od wielu lat prowadzę również warsztaty pisania, również na wyższych uczelniach i jakby jest to jedna z rzeczy, którą staram się przekazać, którym wydaje się, że zawód twórczy to jest właśnie ten jakiś taki szał na chmurze z pawim piórem, a potem strofami pisanymi w uniesieniu na czerpanym papierze. No nie, gdybym ja miała czekać, aż po prostu mi się zachce, to w ogóle nie ma takiej możliwości. Przecież wiemy, że jest tysięcy innych ważniejszych i ciekawszych rzeczy, czy niż siedzenie przy biurku i tam smętne walenie w klawiaturę. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których jakby to się nazywa tekst niesie nas same, albo mamy poczucie, że to nie my piszemy, tylko po prostu jest jakiś w ogóle flow, strumień świadomości. No ale to się nie wydarza, przynajmniej u mnie, ale też u innych osób, które zawodowo zajmują się pisaniem, które znam i o tym z nimi rozmawiam. Nie wydarza się to w momencie, w którym nie usiądziemy na tyłku i nie zaczniemy pisać. Jednym słowem, wena nie jest czymś, co ma nas usadzić, tylko wena jest czymś, co jest ewentualnie, nie wiem, nagrodą za to, że w ogóle piszemy i podejmujemy ten trud. A zatem czekanie właśnie na jakieś takie nieoczywiste napady, pomysłów, czy właśnie tej twórczej weny jest bardzo niebezpieczne, bo na przykład możemy się nie doczekać. A poza tym, no ja bardzo często też wchodzę w buty rzemieślniczki literackiej, to znaczy ja po prostu mam do usmażenia ileś tam felietonów i nikogo z redakcji nie będzie interesowało, że ja aktualnie nie mam weny, no i po prostu nic nie napisałam, więc mam jakieś takie zabezpieczenia, backupy, nie wiem, notatki z różnymi tematami, które mogę wykorzystać pomysłami na teksty i w momencie, kiedy rzeczywiście mam gorszy dzień, nie wiem, po prostu pustkę w głowie, nie wiem, co mam, w którą stronę iść, wówczas sięgam do tych notatek i to one stanowią jakby taką ściągę weny, ale rozumiane jako po prostu pomysł na tekst. Niedawno mieliśmy webinar, w którym trenerka zachęcała twórców do myślenia o swoich umiejętnościach jako o usługach i co za tym idzie, też do myślenia o odbiorcy, o odbiorcach tych usług. Czy myślisz o tym, kto jest twoim odbiorcą? Kto czyta Sylwię Hutnik? I jak to wpływa na to, co tworzysz? Tak, oczywiście. Jest to mój właściwie obowiązek w pewien sposób. Znaczy ja mogę powiedzieć buńczucznie, że nie obchodzi mnie, kto czyta moje teksty i ja w ogóle piszę tylko dla siebie. No oczywiście jest to gówno prawda, ponieważ każda osoba, która decyduje na pokazanie swoich tekstów, opublikowanie ich, robi to też dla ludzi. Ja mogę mieć swoją prywatną satysfakcję i czasami mam takie poczucie, jak piszę tekst, a właściwie go skończę, że myślę sobie, kurczę, fajnie, to naprawdę mi się udało i to jest moje, to jest ten prezent, który dostaję. Natomiast jako osoba pisząca do różnych tytułów, ja muszę mieć z tyłu głowy, kto to czyta. To nie o to chodzi, że ja mam teraz zamieniać się w dział reklamowy i patrzeć, jaki jest target, nie wiem, tygodnika Polityka, gdzie publikuję felietony, czy miesięcznika Pani, albo tygodnika Wysokie Obcasy. No ale oczywiście, że inaczej będzie wyglądał tekst do, nie wiem, portalu Papaya Rocks, z którego korzystają osoby no, tego średniego pokolenia, które mocno siedzą jakby w kulturze również alternatywnej, a co innego będę pisała do tygodnika Polityka, który, nie wiem, może czytać 60-letni profesor
filozofii. Przepraszam, że to takie jakieś kategoryzowanie, ale chodzi mi bardziej o obrazowe myślenie o naszych odbiorcach i odbiorczyniach. Co to oznacza dla nas, pisarzy i pisarek? To znaczy przede wszystkim jakby inny zasób narzędzi, które się daje. Jak ja bym teraz w miesięczniku Pani miała streścić ostatnie inby dotyczące transfobii w środowisku wolnościowym czy lewicowym, to przecież tego nikt by nie zrozumiał, to jest w ogóle jakiś absurd. Znaczy to w ogóle jest absurd sam w sobie, a już jakby pojęciowo czy językowo, to jest naprawdę jakaś wyższa szkoła jazdy i to dla wybitnie jakby zaangażowanych. Więc mogłabym oczywiście to wyjaśnić, ten fenomen, ale wtedy będę inaczej to robiła, niż miałabym pisać to, nie wiem, na codziennik feministyczny. Więc to jest bardzo ważne, bo moją nadrzędną rolą jest skomunikowanie się z odbiorcą czy odbiorczynią. Ja nie wiem, czy mi się to uda. Ja też nie muszę się naginać jakoś bardzo, ale taka jest moja rola, no po prostu ja nie piszę tylko dla siebie, tylko piszę to dla kogoś. Jak chcę pisać dla siebie, to mam inne formy pisania dla siebie, pamiętnik na przykład, ale jeżeli się pisze tekst, no to trzeba go tak przedstawić i swoją tezę, to chcę się powiedzieć, żeby jak najwięcej osób to złapało. Nieco inaczej mam w przypadku opowiadań czy literatury pięknej, wówczas trochę bardziej jestem egoistką, to znaczy myślę sobie, że jeżeli ktoś nie załapie, no to po prostu trudno, taki jest mój styl. Jeszcze inaczej mam, jeśli zdarza mi się napisać wiersz i jeśli zajmuję się poezją, to wtedy w ogóle mam poczucie, że to jest tak totalnie niszowe, że mam w ogóle i tak tego nikt nie będzie czytał, więc właściwie no, można sobie oczywiście zrobić portret psychologiczny osoby zajmującej się w Polsce poezją, ale umówmy się, te 5 osób, które ten portret tworzą, no to jest też taki moment, w którym jakby mogę sobie wyobrazić wręcz z twarzy, więc to wszystko zależy, co piszę. Jeżeli mam teksty zlecone, na przykład, nie wiem, wstęp do jakiejś książki albo polecenie tej książki tak zwanym blerbem, czyli tymi krótkimi takimi mini recenzjami z tyłu okładki, albo mam na przykład do napisania recenzję, tudzież polecajkę książki nieco dłuższym tekstem na swoich mediach społecznościowych, wszystko to trochę inaczej muszę do tego podchodzić, bo są różne osoby, które będą z tego korzystały. Jak już ktoś siedzi na moim profilu, to rozumiem, że mogę trochę innym językiem pisać niż do osoby, która, nie wiem, być może pierwszy raz usłyszy o jakiejś koncepcji i gatunku literackim, który przedstawiam. Z rozważaniem odbiorcy wiąże się też kategoria oczekiwań. Odbiorcy mają swoje oczekiwania i wydaje mi się, że czasami świadomość tych oczekiwań może pomóc, ale jednak mimo wszystko grozi to też wpadnięciem w pewną pułapkę, może presji, czy poczucia, że nie spełniamy czyichś oczekiwań, na przykład gdy wychodzimy z jakimś nieoczekiwanym tematem. Mhm. A czy masz jakiś sposób na radzenie sobie z oczekiwaniami innych? Oczekiwania same w sobie nie są złe, chociaż trzeba sobie bardzo szybko jakby powiedzieć, że się ich nie spełni. Nie ma takiej możliwości, żeby spełnić oczekiwania wszystkich osób. Po pierwsze, one się najczęściej wzajemnie wykluczają, po drugie, wychodzą jakby też z takiego, zwłaszcza w ostatnich latach, przebodźcowania, czyli nie czytania z zrozumieniem oraz niełapaniem ironii, co jest jakby w ogóle jakąś plagą ostatnio zdecydowanie. To bardzo w moim przypadku jakoś jest trudne w mojej pracy teraz, bo się łapię na tym, że coraz mniej używam, bo boję się, że po prostu ktoś to odbierze jeden do jednego, a to się naprawdę coraz częściej zdarza. Mam możliwość jakby obserwowania odbioru tekstów, moich tekstów przez ponad dekadę. No ale te oczekiwania mogą stać się naszym zewnętrznym krytykiem, czy znaczy taką osobą, która torpeduje nasze pomysły i nasze teksty, zanim one w ogóle powstaną. I to jest bardzo trudne do przejścia, bo przecież już mamy tego wewnętrznego krytyka i on jest całkiem spoko rozbudowany, więc jak jeszcze dochodzi to, co z zewnątrz, to już w ogóle może być problem, możemy się zacukać i nie mieć chęci i po prostu się jakoś tam twórczo zatkać. Natomiast myślę, że radą byłoby to, żeby pogodzić się z tym, bo absolutnie moją radą nie jest, oj tam przestań, nie przejmuj się. Nie przejmuj się krytyką, hejtem i komentarzami. No, nie. Znaczy jakby nie ma możliwości, żeby się tym nie przejmować według mnie. Nie znam takiej osoby. Poukładać sobie to w głowie. Nie ma możliwości, żeby każdemu i każdej tłumaczyć, co mieliśmy na myśli, pisząc dany tekst. No jakby widocznie ta osoba nie zrozumiała, ale mogło też być tak, że my napisaliśmy to nie dość dobrze. To znaczy rzeczywiście
Ja mam takie poczucie, że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby książka była ciekawa, pod kątem merytorycznym dobrze przygotowana, żeby porywała, żeby miała w sobie to coś, tę energię i ten błysk. I to jest tyle, co ja mogę zrobić na dany moment. Po prostu daję z siebie wszystko. I to może być kulawe, jakieś takie nie za bardzo uniwersalne, może się nie podobać wielu osobom, ale to jest to, co mam do powiedzenia. Często mi się zdarzają sytuacje, gdzie na spotkaniach autorskich, gdzie na przykład w ramach dyskusyjnego klubu książki przychodzą głównie osoby starsze ode mnie, przynajmniej o jedno pokolenie, czasem o dwa, i one na przykład mają do mnie zarzuty, że moje książki są smutne. Chciałyby, żeby te książki były wesołe. I zawsze wtedy muszę odnosić się do takich wręcz zarzutów albo sugestii, żeby to jednak był jakiś happy end raz na jakiś czas. I nauczyłam się więc, że wtedy mówię, że no ja tak właśnie piszę. Tak po prostu myślę i tak odbieram świat. Jednocześnie zachęcam do tego, żeby iść do biblioteki, do księgarni i znaleźć inne książki, które będą bardziej właśnie pocieszające, zabawne albo właśnie z happy endem. To znaczy jakby sugeruję tym osobom, że jest taka różnorodność literacka, że każda osoba znajdzie coś dla siebie. I oczywiście fantastycznie być bestsellerem, w sensie iść po prostu na najbardziej szerokie wody. Ale ja chyba nigdy taka nie byłam, bo ja zawsze gdzieś tam byłam jakoś siofowa i też chyba nie oczekuję tego od siebie czy swojej kariery. Raczej cieszę się bardzo, że i tak jestem czytana i że mój świat i moja wrażliwość jest doceniana przez ludzi. Nie ma możliwości, żeby ucieszyć wszystkie osoby. To jest trochę tak jak z dorosłością, kiedy odkrywamy, że nie każdy nas lubi. To jest smutne, chcemy, żeby było inaczej, ale coś mi się wydaje, że tak już będzie. Z tego, co opowiadasz, to wokół ciebie jest bardzo dużo ludzi, nie unikasz spotkań i jest to też pewna ścieżka promowania twojej twórczości. Porozmawiajmy więc chwilę o promocji. Mm-hmm. Wydaje mi się, że są takie dwa skrajne podejścia. Z jednej strony czasami się mówi, że dobra sztuka sprzeda się sama, a z drugiej strony na tym drugim biegunie jest to, że dobra promocja sprzeda wszystko. A jaki jest twój stosunek do promocji jako takiej, do promowania siebie i tego, co piszesz? Ja nie mam z tym problemu i myślę sobie, że ja po prostu też bardzo promuję innej twórczości i to jest też takie, że ja czasem mam poczucie, że siebie za mało w związku z tym, bo bardzo dużo piszę o innych książkach i w ogóle o sztuce i kulturze i też o innych wydarzeniach z zakresu działania społecznego, więc ja cały czas informuję ludzi. Mój temperament jest taki, że ja bardzo lubię spotkania z ludźmi, że ja bardzo lubię właśnie gadać, mądrzyć się, występować. Zawsze taka byłam. Byłam dzieckiem, które po prostu brało udział w każdym apelu i mówiło wierszyk. Jestem typem gwiazdy ze estrady, która musi dostawać oklaski. Ludzie muszą mnie słuchać, no i tyle. I to jest mój temperament. I pytanie jest takie, czy naprawdę uważamy, że nasza kariera jest czymś, na czym nam zależy? I wtedy inwestujemy, nie wiem, w firmę PR-ową, mega współpracujemy z działem promocji naszego wydawnictwa, wydawnictwo w nas inwestuje kasę, bierze nam stylistkę, nie wiem, to wszystko jest takie rozbuchane. Albo robimy to na swoją własną metodą i tak było w moim przypadku, jednak etos dla mnie DIY albo wcale jest bardzo ważny, dlatego wszystko robię sama wokół swojej pracy, chociaż czasem strasznie marudzę, że oczywiście nie powinnam się zajmować księgowością jakoś za bardzo, bo powinnam właśnie pisać wiersze. Natomiast absolutnie nie mam problemu z tym, żeby występować w mediach, dać się fotografować i w ogóle mam takie poczucie, że te fałszywe skromności są często objawem nie tylko braku pewności siebie, ale również jakiegoś takiego udawania, że jest się na głębokim offie, podczas gdy tak naprawdę to by się chciało być na niejednej okładce. Ja nie musiałam właściwie od samego początku mojego pisania robić jakichś wielkich zabiegów, ponieważ ja już byłam, mówiąc bardzo brzydko, gotowym produktem. Miałam wyraziste poglądy, wyrazisty wygląd i umiałam gadać. I tak jest do tej pory, więc ja nie mam żadnych złudzeń co do mediów i tego, jak działa w ogóle świat, jak działają lajki, jak działa cały ten blichtr.
Tu po prostu jakby liczy się oryginalność, liczy się jakby też przybojowość i cała reszta. I ja ją mam bez jakiegoś zbytniego, nie wiem, napinania się. Co nie znaczy, że to jest treść i nie wiem, cel mojego działania, ponieważ ja w ogóle jestem gdzie indziej, znaczy to jest po prostu przy okazji. Zżymam się potwornie, kiedy wokół pisarzy robi się czasem jakieś zamieszanie i pojawiają się głosy, a to na pewno po to, żeby sprzedać książkę. To tak nie działa, znaczy chyba, że rzeczywiście za tym stoi jakaś agencja PR-owa i robi zamieszanie. Tak to się zdarza też w literackim świecie i mamy już takie przykłady takiego naprawdę PR-u amerykańskiego, bym powiedziała. Natomiast to są jakieś jednostkowe przykłady i cała reszta no, próbuje się pokazać bo, i nie ma nic złego w tym, że chcemy pochwalić się światu, co się napisało, co się przygotowało i ten autolans czy autopromocja jest absolutnie czymś okej, jakby bez tej fałszywej skromności. Natomiast ponieważ ja cały czas lansuję też strasznie dużo innych ludzi, to naprawdę nie mam poczucia, że jakoś się tu bardzo wystawiam. I tak, dobra sztuka się sama obroni, ale będzie to promil. Cała reszta nie obroni się sama. I ja widzę to po sobie, że ja mam akurat inne metody promocji, czyli jakby mam źródła, z których czerpię informacje i dla mnie wielkie billboardy z napisem bestseller, w ogóle mnie to nie interesuje. Natomiast ja po prostu w tym mocno siedzę, w tym, czyli w rynku wydawniczym. Ja wiem, gdzie szukać, wiem, czego ja chcę szukać, a cała reszta jest poddawana presji PR-u i nie ma innej możliwości. To jest trochę tak jak ludzie, którzy obrażają się na Empik. Okej, można też tak, spoko, tylko to jest bardzo trudne. Zostawmy na chwilę pisanie, bo chciałabym pomówić też o innych Twoich działaniach, formach ekspresji. Śledzę na Spotify Twój podcast i masz też konto w serwisie Patronite, gdzie finansowo mogą wspierać Cię patroni i patronki, Ciebie jako twórczynię, jako autorkę podcastu. Czy myślisz, że takie serwisy jak Patronite mogą być alternatywą dla twórców, alternatywą dla takiego no, tradycyjnie rozumianego modelu biznesowego? Myślę, że tak, to się rzeczywiście rozwija w Polsce. Dla mnie to akurat miało być tylko dopełnienie, a nie główny, absolutnie nie główny, główne źródło utrzymania. Po prostu zależało mi na tym, żeby moje radio było totalnie niezależne, a nie znalazłam jeszcze i nikt nie zgłosił się do mnie z, nie wiem, fajnej firmy, która by wsparła ten projekt finansowo i nic ode mnie nie chciała. Więc pomyślałam sobie, że właśnie Patronite będzie dobrym rozwiązaniem i jest. I on totalnie mnie satysfakcjonuje to, co tam się dzieje wokół. Oczywiście to też jest tak, że za tym stoi robota, bo ja oferuję wysyłanie co miesiąc różnych rzeczy różnym osobom, więc jestem non-stop na poczcie, pakuję, robię prezenty, laurki, więc ja też dużo z siebie daję, oprócz tego, że robię podcasty. Natomiast po prostu ja to lubię i taką formę, to jest też takie jakieś strasznie fajne, że piszę ręcznie listy do tych osób i no, dla mnie to po prostu jest taka przyjemność, więc zdecydowanie w moim przypadku to się sprawdza, ale to jest, tak jak mówię, praca wokół tego, a po drugie widzę też, że ludzie coraz częściej są do tego przyzwyczajeni, wspierają projekty, które im się podobają, zresztą ja też to robię, więc wiem, z jakich pobudek ustawiam sobie stały przelew. Wydaje mi się, że to jest ciekawe i fajne rozwiązanie dla konkretnych projektów, które się robi. Chociaż ja rzeczywiście na Patronite jestem po prostu jako Sylwia Hutnik, nie jako Radio Sylwia. To się łączy też z muzyką, którą robię, ale też innymi aktywnościami społecznymi, więc ludzie po prostu chcą mnie wspierać. Ale rzeczywiście to dla mnie było idealnym rozwiązaniem na utrzymywanie swojego podcastu. Jedną nogą jesteś też na scenie niezależnej. I czy na scenie offowej taki temat jak zawód artysta w ogóle ma rację bytu? Czy też profesjonalizacja jest mile widziana? Nie, raczej nie mile widziane w tej takiej mocno niezależnej scenie. Natomiast ja też jestem związana ze sceną wokół OFF Festiwalu, który od kilku lat organizuje tam kawiarnię literacką. No i tego rodzaju OFF jak najbardziej się profesjonalizuje, więc powiedzmy, że jest bardzo dużo różnych etapów myślenia o sobie. Ale niezależnie, czy to będzie punk rock, czy to będzie elektro, czy to będzie rock, jak nie ma tam po prostu nas, tylko kombinujemy, co tu zrobić, żeby stać się sławnymi i zarobić, no to ma krótkie nogi. To jest jak pisanie
postów na fejsie tylko po to, żeby dostać dużo lajków. Wiadomo, jak to działa, ale prędzej czy później ta formuła się może wyczerpać. Moje doświadczenie jest takie, że im bardziej jestem, no, nie tylko szczera, ale jakby taka spontaniczna na mediach społecznościowych, tym ludzie to lepiej przyjmują, bo widzą, że nie jest to właśnie napompowane promocyjnie czy jakkolwiek. I akurat moi użytkownicy i użytkowniczki jakby cenią sobie bardzo mój sposób spojrzenia na świat i to jest dla nich cenne. I myślę, że gdybym teraz zaczęła korzystać z jakichś profesjonalnych, nie wiem, czegoś, agencji, no to bardzo szybko oni by to wyczuli i te osoby raczej nie są w ogóle tym zainteresowane, więc myślę, że to też zależy od jakby sposobu funkcjonowania w mediach. Widziałam to po moim coming out'cie, który miałam w zeszłym roku, że ludzie go przyjęli tak dobrze, bo dla nich to było jakoś spójne i oni po prostu mi wierzą. Ta moja waluta, która jest dla mnie najważniejsza i bezcenna zarazem i boję się, że ją kiedykolwiek stracę albo naruszę, to jest zaufanie ludzi. Jak nie masz go, to w ogóle możesz mieć pierdyliard sprzedanych książek i nie wiem, tyle followersów, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest najważniejsze i to powie też każda agencja, a pewnie i specjalistki, i specjaliści od tego. Natomiast myślę sobie, że ta niezależność, jakby oczywiście inaczej do niej podchodziłam, kiedy miałam 16 lat, a inaczej, kiedy mam teraz ponad 40, ale no, zawsze ta niezależność też jest dla mnie niezależnością ekonomiczną. I to chciałam też podkreślić, że jako osoba, która pochodzi z biednej rodziny, jako osoba, która musi utrzymać dom, syna, siebie, kredyt, ja naprawdę myślę o kasie. I mało tego, totalnie się tego nie wstydzę i mało tego, w miarę możliwości też pomagam innym osobom, które też chcą wreszcie ułożyć swoją kasę. I to nie chodzi o to, żeby zarabiać dużo, to chodzi o to, żeby zarabiać tyle, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim niezależności. A myślę, że dla wszystkich osób wychowywanych do roli kobiety, która po prostu 5 razy spłonie rumieńcem, zanim zapyta się, ile zarobi za tekst, to w ogóle ja naprawdę jestem znana z tego, że robię totalny, to już było to słowo, coaching wszystkim koleżankom, żeby negocjowały i żeby pytały się o pieniądze. A umówmy się, najczęściej mówimy o totalnie niskich pieniądzach, czy zarobkach i słabej kasie, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wreszcie zacząć zarabiać na tym, co się robi. I to nie jest żaden wstyd. I wiem, że w Polsce jest jakieś takie przyzwolenie na robienie za darmo, ale ja robię bardzo dużo rzeczy za darmo, społecznych, ale tym bardziej muszę dbać o swoje finanse, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Na koniec naszej rozmowy, Sylwia, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy jesteś zadowolona z tego miejsca, w którym teraz jesteś? Tak, jestem bardzo zadowolona. Mam to szczęście, że nie straciłam pracy w czasie pandemii i ona nie miała na mnie wielkiego wpływu. Ma wpływ na każdego z nas, również zdrowotny. Natomiast jakby, jeśli chodzi o moją pracę, to nadal jest zapotrzebowanie na pisanie. Mam w swoim życiu plany B i plany C, jeśli chodzi o robienie rzeczy. Mam też niepisaną umowę z jednym z wydawnictw, że jak przestanę pisać, to będę pracowała u nich w księgarni, a że jestem policeum księgarskim, więc się bardzo cieszę. Właściwie się nie mogę doczekać tego, więc no, ja się żadnej pracy nie boję. Miałam w swoim życiu już ich naprawdę wiele. Dla mnie najważniejsze jest, żeby sobie pisać do pamiętniczka i to jest... jak to będę miała, to wszystko jest okej. Dziękuję. Była z nami Sylwia Hutnik. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam już niebawem na kolejne spotkanie i kolejny odcinek Słuchaj, sztuka to praca. Podcast będzie się ukazywał w każdy drugi wtorek miesiąca i jest do wysłuchania na YouTube oraz Spotify Instytutu Kultury Miejskiej. Chcę też podziękować Piotrowi Mielcarkowi za użyczenie głosu na otwarcie i zamknięcie naszych podcastowych odcinków. Dziękuję i do usłyszenia. Podcast jest częścią programu edukacyjnego online Sztuka to Praca, skierowanego do artystek i artystów oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych, tych rozpoczynających pracę, jak i tych chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi wartościami i celami artystycznymi.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej www.ikmgda.pl.